No witam wszystkich bardzo serdecznie. Nie będzie Willi Wintera jeszcze, ale muszę z wami podzielić się pewną informacją. Gul mi skacze z lewa i prawa. Oglądam program, słuchajcie, znaczy czytam prasę, a w tej prasie czytam tak. Znany youtuber, bleble, był na Podlasiu, bleble, zainkasował 50 tysięcy, bleble, ośmieszył Podlasie, ośmieszył ludzi, ośmieszył wszystko, nie? Sensacja. Kogoś chcą zwolnić tam w tym ratuszu, czy tam w Białymstoku, czy tego, nie? Dobra, mówię, wchodzę na linka, zaczynam oglądać ten film, nie? Widzę młodego, chudego, drobnego gościa, który tam mówi akcentem na wiecie. Takim, nie? I on... Jedziemy na Podlasie. Nie, i coś takiego, nie? Ja mówię, chwila, zaraz, to jest ten film reklamowy, nie? Ale dobra, ale oglądam dalej, nie? Ej, pojedziesz ze mną na Podlasie, ja cię tak kocham, nie? Takie teksty, nie? Mówię, what the fuck? O co tu chodzi, nie? Ty, oglądam program, czy oglądam, ja nie wiem, jakąś karykaturę kogoś, kto udaje, nie? Czy jest kimś innym, nie? No okej, okay, no myślę sobie, spoko, no widzę grupę młodych ludzi, mają problem z organizowaniem się, no, że jeden mówi, że to daleka droga, że to 8 godzin, drugi mówi, że on nie ma czasu, siedzi w jakimś takim koszyku, nie wiadomo czym, w jakimś kokonie. Dobra, no i kurde, no wyruszyli, nie, wyruszyli. Ten, jak on tam, ten lord cały Kruszwil wyśmiewa tego swojego operatora, a tamten mówi, pojadę z tobą, jak ty tam zasubskrybujesz, czy ewentualnie nagłośnisz jakieś moje nagrania, takie no. Okej, cały czas staram się zrozumieć ten film do momentu, kiedy lądują, słuchajcie, w hotelu. Jeden z kolów się położył na materac, a ten mówi, a skąd wiesz, że one są nieobszczane? No i tu zaczyna się, wiecie, robić niefajnie, bo dlatego, że według mnie została przekroczona jakaś linia, wiecie? Taka linia, która jeszcze do pewnego momentu była fajna, śmieszna, a zaczyna dochodzić tak zwana szydera, wiecie? I wyśmiewanie się, nie? A za ile ten kościół? A ja bym taką, a chcesz taką chatę drewnianą? I takie, wiecie, takie teksty, wiecie? 7 minut. Wyłączyłem to dziadostwo. Gul mi skoczył nieprawdopodobnie. I zaczynam wdrażać się w temat, że on za ten film, kurde no szok, zainkasował 50 tysięcy złotych. Ojej, jaki to jest fantastyczny pieniądz. I teraz pytanie. Ludzie, kochani, na jakim my żyjemy świecie? Co to się w ogóle dzieje? Czy ten kolo postradał zmysły, czy ten, który mu dał te pieniądze, postradał zmysły, czy ludzie, którzy oglądają go, ci młodzi ludzie, bo sądzę, że to są młodzi ludzie, postradali zmysły. No i pytam się syna, bo ja nie jestem w temacie, powiem wam szczerze, nie jestem w temacie, nie oglądam, no, aż tak tych gwiazd naszej YouTube'y, bo powiem wam szczerze, mam 60 lat, i jak jest ten FMMMA, to bym go chętnie wyzwał na pojedynek, no ale jestem za duży, za stary i pewnie jakbym dostał bombę, to bym ze 3 dni spał, bo widzicie, jakie on ma gabaryty, jakie ja mam, nie? I no po prostu bym się, śmieszyłbym się, nie? No, że to jakiś tam były żołnierz walczy z jakimś tam Kruszwilem, który ma naprawdę no, nieprawdopodobne warunki, więc wyobrażam sobie tak, że ten kolo, jeżeli on w ogóle raczy mnie zobaczyć, no bo bym był bardzo szczęśliwy i posłuchać jako, tak jakbym mówił do swojego syna. Synu, ty nakręć film, przeproś Podlasie, walnij czołem o pochcackę, połóż się pod krzyżem, weź różaniec i powiedz, Boże kochany, ja cię przepraszam. Przepraszam Podlasie, bo okazałem się, no, mało wartościowym człowiekiem. No, skoro
Ja zrobiłem taki filmik, taki ni z dupy, ni z pietruchy, nie? I wziąłem za to 50 tysi. A ludzie tam naprawdę ciężko pracują i za 50 tysięcy, wierzcie mi, nie jeden by chciał takie pieniądze, by zrobił na pewno 100 razy lepszy film. I dziwi mnie to, że ten cały resort w Białymstoku znalazł właśnie jego. No coś musiało być nie na rzecz. Także, panie Lordzie Kruszwil, panie Lordzie Kruszwil, kariera aktorska stoi przed panem otworem. Wydaje mi się, w pewnych scenach jest pan naprawdę fantastyczny. Zwłaszcza jak pan moduluje głos, tak pan mówi, tak fajnie, nie? Nie wiem, czemu to ma służyć. A proponuję panu zrobić jeszcze raz świetny film na temat Podlasia za darmo, jako miejsce docelowe proponuję stary klasztor Kamedów, tam jest taka krypta, wziąć sobie słuchaweczki z modlitwami, usiąść, pomodlić się i podziękować Bogu, że się ma pełną michę, że się ma zdrowie, no i poza tym, że jeszcze żyjemy, nie jesteśmy pod żadną okupacją. Także moi kochani youtuberzy, zwłaszcza zwracam się do moich tych, jeżeli spotkacie, zobaczycie jakiś film, który obraża lub tego, przysyłajcie mi, ja będę starał się tą sprawę nagłaśnić, na ile mogę. Bo ja wiecie, ja od dźwięku to już nie mam żadnego praktycznie, ale staram się, nie poddaję się. Także przepraszam jeszcze, jak komuś humor zepsułem przy śniadaniu, przy kolacji, przy obiedzie. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, cześć.